straszne historie Maszy. A dzisiaj opowiem wam bardzo straszną historię, po której nie będziecie mogli zasnąć ani w dzień, ani w nocy, ani po wypiciu ciepłego mleka. Sen was nie zmoży. A było to tak. Działo się to na obozie, gdy przyjechał pewien wesoły chłopiec. Dzieci, które tam były, też były wesołe, ale ten chłopiec był ze wszystkich najweselszy. Cały dzień biegał i skakał, jakby był porażony prądem, albo jakby miał niewyczerpalne baterie. A późnym wieczorem, gdy zrobiło się ciemno i strasznie na zewnątrz, a po drugiej stronie płotu było pełno wilków i nieznajomych, z którymi nie powinno się na ulicy rozmawiać, nawet wtedy wesoły chłopiec nie chciał iść spać. Baterie mu się nie wyczerpywały. Wtedy podjął decyzję, by opowiadać straszne historie. O czarnej, czarnej ręce i o białym, białym, upiornym duchu. O drzwiach w podziemiach, trumnie na kółeczkach i o włochatych zombiakach. Chłopiec opowiedział tę historię i zasnął spokojnym snem zmęczonego. Spał sobie spokojnie, a nagle przyśniła mu się czarna ręka. Chłopiec aż podskoczył ze strachu i spojrzał, a spod łóżka wysuwa się prawdziwa, straszna, czarna ręka. Paznokcie ma długie, brudne i wcale nie obcinane. Okropność! Chłopiec chciał przed nią uciec, ale biegnąc potknął się i przewrócił, ponieważ spod innego łóżka wystawała czarna noga. Chłopiec podniósł się z podłogi i zobaczył przed sobą ducha w okularach. Był bardzo, bardzo biały i bardzo, bardzo straszny. Co robić? Chłopiec przeskoczył z jednego łóżka na drugie, otworzył drzwi i z krzykiem wybiegł z terenu obozu. Uznał, że łatwiej będzie z wilkami i strasznymi nieznajomymi, z którymi nie powinno się na ulicy rozmawiać. Chłopiec wybiegł na ulicę, a tam coś zaświeciło mu w oczy. Światła strasznej trumny na kółkach. Chłopiec pobiegł dalej, a światła za nim. Chłopiec był przerażony. Biegał i krzyczał, a z trumny na kółkach krzyczy na niego donośny głos. Stój! Dokąd biegniesz? Dlaczego nie śpisz? W końcu chłopiec nie miał już gdzie uciec. Zatrzymał się przy stołówce. Zamknął szybko oczy i myślał, że to koniec. Teraz ten wampir wyjdzie z trumny, by wyssać moją krew do ostatniej kropli. Lecz nikt nie wyssał niczyjej krwi, a wampir głosem kierownika obozu powiedział: co ty sobie wyobrażasz, panie straszny? Straszysz wszystkich uczestników obozu swoimi głupimi, strasznymi historiami. Pan Czarna Ręka wszedł pod swoje łóżko. Pan Straszny Duch nakrył głowę prześcieradłem. Pan Czarna Noga zamknął się w łazience i cały czas tam siedzi, bo boi się stamtąd wyjść. Nawet mnie, kierownikowi całego obozu, wykręciłeś numer. Musiałem ganiać za tobą po obozie i skończyło mi się paliwo. No, panie straszny, nie wstydzisz się? Pewnie, że się wstydził. Chłopiec był zawstydzony swoim zachowaniem. Oczywiście przeprosił wszystkich chłopców za to, że opowiadał im przed snem straszne historie. A kierownikowi obiecał odkupić benzynę. No, wtedy, gdy już dorośnie i zarobi. Najwyraźniej kierownik mu nie uwierzył, ponieważ westchnął ciężko. A następnego dnia zadzwonił do rodziców chłopca i opowiedział im o historii, którą chłopiec wystraszył kolegów. O czarnej, czarnej ręce i o trumnie na kółkach i o okropnym numerze, który mu wykręcił. Nie wiedzieć czemu przestraszyła się tylko mama. A tata się nie przestraszył.
i obiecał załatwić sprawę. Chcę wam dziś opowiedzieć pewną ponurą historię. Jest o takiej małej dziewczynce, która bardzo bała się zwierząt. Nie cały czas, tylko wtedy, gdy je widziała. Dawno temu, w środku ciemnej nocy, znaczy w południe, dziewczynka poszła na spacer. Nagle zobaczyła najogromniejsze i najgroźniejsze straszne zwierzę. Myszkę! Dziewczynka przeraziła się i krzyknęła. Ale mała, groźna mysz ani trochę się tym nie przejęła. Co robić? Nie wiem. Można tylko wejść na drzewo. A mysz na dole obnażyła swoje wielkie kły i zaczęła się śmiać. Rzadko widzi się śmiejącą mysz, ale gdy się ich boisz, myszy tarzają się po ziemi ze śmiechu. A przecież taki widok może bardzo przerazić. A potem było jeszcze straszniej, bo nagle znikąd pojawił się drugi dziki zwierzak. Drapieżny kocur. A jeśli ten straszny, drapieżny kocur może zjeść tę straszną, groźną myszkę, to zjedzenie małej dziewczynki będzie dla niego bułką z masłem. Straszna i groźna mysz zaczęła piszczeć z przerażenia i sama też weszła na drzewo. Dziewczynka weszła wyżej, a kot stał pod nimi i zaczął się z nich śmiać. Bardzo głośno. Nagle straszna rzecz. Pod drzewo przyszedł naprawdę straszny potwór. Pies bardzo złej rasy. Domowy. Kot natychmiast uciekł na drzewo przed psem, mysz przed kotem, a dziewczynka przed wszystkimi. A pies na dole śmiał się tak, że wszyscy mieli ciarki. Ale nie śmiał się on zbyt długo, bo właśnie wtedy przyszedł lew. Tak właściwie to psy nie umieją chodzić po drzewach. Ale gdy przychodzi lew, szybko się uczą. Pies ze strachu uciekł na drzewo przed lwem. Kot uciekł wyżej przed psem, mysz przed kotem, a dziewczynka przed wszystkimi. A lew rżał ze śmiechu jak koń. Lew to król wszystkich zwierząt, ale nie jest on największym, najsilniejszym ani najstraszniejszym zwierzęciem. Przyszedł słoń i zaczął się głośno śmiać. A gdy śmiech przechodzi przez trąbę, to wszystkim chodzą ciarki po plecach. To o wiele straszniejsze. Lew uciekł na drzewo przed słoniem. Pies uciekł przed lwem. Potem kot i mysz, a dziewczynka weszła na sam czubek. Uf! Pomyślała wchodząc. Czemu łazi za mną całe zoo? Kiedy pomyślała, że to się nie skończy, skończyło się drzewo. I dziewczynka pewnie spadłaby z samego czubka drzewa, gdyby obrońcy praw zwierząt nie wypuścili w powietrze balonów z okazji Dnia Zwierząt. Dziewczynka szczęśliwie złapała balon, a myszce się nie udało. Weszła na sam czubek drzewa, balonu nie złapała i spadła na słonia. I okazało się, że słonie, choć to duże zwierzęta, także boją się innych zwierząt. Najwyraźniej słonie boją się myszy. Zupełnie jak dziewczynki. I tak ten krąg strachu zaczął kręcić się od nowa. A zwierzęta zapomniały o dziewczynce, jakby jej nie było. Zbyt były zajęte ganianiem się w kółko. Dziewczynka popatrzyła na nie i pomyślała. Po co przed nimi uciekać? Potem przyszedł jej tata, który bardzo lubił zwierzęta, więc przywrócił porządek w całym królestwie zwierząt. I o to mi chodziło.
Zwierzęta trzeba kochać i ochraniać, a bać się ich nie trzeba. A jeśli mimo wszystko nadal się ich boicie, poproście o pomoc kogoś, kto się nie boi. Na przykład tatusia. Bo wspinanie się po tacie jest ciekawsze i bezpieczniejsze niż po drzewach. Opowiem wam dziś strasznie straszną historię o małej Lusi, która wierzyła w przesądy i złe znaki. Pewnej letniej nocy Lusi przyśnił się straszny koszmar, a w tym śnie zobaczyła wielgachnego krokodyla. A on, no, głodny był jak smok. Więc gdy Lusia przeszła obok, zwierzak ugryźć chciał ją w bok i zaraz złapał dziewczynkę jak smaczniutką szynkę. Lusia obudziła się zlana potem, zębami przygryzła róg swojego kocyka, a na twarzy zzieleniała ze strachu. O, co za straszny koszmar. Głupi sen. To pewnie zły omen, pomyślała Lusia. Więc dzisiaj z domu nie wychylę nosa. A jeśli w krzakach krokodyla znajdę, nie mam ochoty być jego obiadem. I calutki dzień dziewczynka przesiedziała w domu, bo wierzyła w prorocze sny i złowieszcze znaki. Następnego dnia Lusia wstała z łóżka lewą nogą. I od razu, gdy to zrobiła, ogarnęły ją złe przeczucia. Za oknem pięknie świeciło słońce. Śpiewały ptaszki i słychać było dziecięcy śmiech. Ale dla Lusi coś było nie tak. Dziewczynka popatrzyła na siebie w lustrze. Oczywiście! Założyłam koszulkę na lewą stronę. To już naprawdę zwiastun najgorszego. O, zostanę przez to ugryziona. Dlatego nie wyjdę dzisiaj z domu. Na placu zabaw czekać na mnie mogą rozbójnik i pirat z jedną tylko nogą. Jak przyjdę, zaraz się obaj na mnie rzucą. Pobiją laskami i wyzwiskami odrzucą. Lepiej dziś też zostanę w pokoju. Do wychodzenia nie jestem w nastroju. Następnego dnia w telewizji pani pogodynka zapowiedziała piękną pogodę. Lusia radośnie zbierała się do wyjścia. Poprawiała włosy i przeglądała się w lustrze. Nagle na ekranie pojawił się pan astrolog, który mówił: dziewczynki urodzone w roku fioletowego królika mogą spotkać dziś nieprzyjemne rzeczy. Nie wychodźcie z domu i unikajcie grania królem Karo i królową Kier. Lusia zadrżała i upuściła lusterko. Zgodnie z horoskopem była fioletowym królikiem. Lusterko upadło i bardzo mocno popękało. Lusia pomyślała: to musi być znak i to bardzo zły. Mogłabym przewrócić się na rowerze. W piaskownicy mógłby wyrosnąć wulkan i mógłby rozpętać się huragan. Dzisiaj już w ogóle nie wyjdę z domu. Lepiej będzie zostać we własnym pokoju. I w ten sposób, dzień po dniu, najróżniejsze złe znaki sprawiały, że Lusia drżała ze strachu. Tak mijały dni, aż w końcu minęło całe lato. I tak przesądna Lusia przesiedziała całe wakacje w dusznym pokoju. Cóż to za straszna sprawa! A gdy przyszedł wrzesień, Lusia popatrzyła na swoich kolegów. Wypoczętych, opalonych, wesołych i pomyślała: bycie przesądną niewiele mi dało. Ze strachu w domu przesiedziałam lato. A dzieci bawiły się, grały, skakały. I tylko Lusia wakacje zmarnowała. Te wszystkie znaki nic nie przepowiedziały.
wakacje minęły i w tym koszmar cały. Chyba już wiecie, jaki wniosek z tego, że w naszym wieku przesądy są do niczego. Moje słoneczka, boicie się ciemności? Kiedyś też tak bardzo się jej bałam. Tak bardzo, że musiałam w nocy siedzieć z latarką. Aż w końcu usłyszałam bajkę o maleńkim żuczku, który też bał się ciemności. W ciemnym lesie żył sobie maleńki żuczek. Był to najzwyczajniejszy żuczek, a las, w którym mieszkał, nie różnił się niczym od innych lasów. Ale kiedy zapadała noc, w lesie robiło się bardzo ciemno, a maleńki żuczek zaczynał się bać. Siedział sobie pod listkiem i drżał ze strachu. Zaczynał widzieć różniste, potworne potwory. Jeden z nich miał wielkie kłe i otwartą paszczę. Inny miał straszne szpony, które do niego wyciągał. Im dłuższa noc, tym groźniejsza. Im ciemniejsza, tym straszniejsza. No i w końcu żuczek nie wytrzymał i podniósł krzyk. Oj, boję się, boję! Mamusiu, kochana, niech ktoś włączy światło! Ten krzyk tak przerażał wszystkie zwierzęta, że zupełnie nieświadome i ledwo przytomne biegały we wszystkie strony. A żuczek widział zwierzęce cienie biegające po lesie i głośniej krzyczał ze strachu. Pomocy! Ja umieram! Ale krzyki żuczka przede wszystkim przeszkadzały leśnej wróżce, która latała rano do szkoły, aby uczyć się leśnej magii. Ale była niewyspana, więc zamiast słuchać, zasypiała na lekcjach. Każde dziecko wie, że jak będziesz w szkole spała, to w dzienniczku będzie pała. I właśnie dlatego wróżka chciała uciszyć nocne koncerty. Poleciała w ciemność do żuczka i powiedziała: mój ukochany żuczku, dlaczego ty tak głośno krzyczysz? Spójrz, zwierzęta pouciekały. Przed kim uciekały? Przestraszył się żuczek. Przed tobą, ale z ciebie potwór. Nie jestem potworem, zapłakał żuczek. Jestem mały i się boję. To czemu ja się nie boję? Spytała wróżka. Też jestem mała. Faktycznie, jęknął żuczek. Ale masz jaśniutką latarnię. Dlatego nic cię nie straszy. Wróżka westchnęła. To trudna sprawa. Muszę wyczarować ci taką latarnię. Chmury, materac, okaz. Raz! Szczotka, rybka, chałwa. Dwa! Ser, pomidor, suchary. Trzy! Hokus pokus, latarnię masz ty! Tada! Bęc! I żuczkowi zamiast latarni zaświecił się odwłok. Tak się dzieje, jeśli nie słuchasz uważnie w szkole, pomyślała wróżka. A żuczek zaśmiał się, rozejrzał wokoło i zobaczył, że potwór z wielkimi kłami i otwartą paszczą stał się nagle spróchniałym pniem. A potwór ze strasznymi szponami w świetle okazał się być drzewem z wiotkimi gałązkami. I tak nasz świetliczek zrozumiał, że tak naprawdę wcale nie ma się czego bać. Każdej nocy zapalał swój odwłoczek i latał sobie do rana, a w dzień odsypiał. A leśna wróżka przed snem uśmiechała się i spoglądała na maleńką jasną gwiazdę, powoli latającą od gałęzi do gałęzi w ciszy.
To już ta pora dnia, słoneczka wy moje. W ciemności wydaje się, że strachy kryją się. Nie bójcie się, bo nie ma czego. Słuchajcie, powiem wam dlaczego. Dobry sen w nauce nie wadzi, a światło wiedzy was poprowadzi. A baliście się kiedyś, moje słoneczka, że moglibyście zgubić drogę do domu? Ja też się kiedyś tego bałam, że się zgubię. I się zgubiłam. A potem poznałam opowieść o małym Kiciusiu. Kiedyś w pewnym domu mieszkał zwykły, maleńki koteczek. Niczym szczególnym się nie wyróżniał. Problem w tym, że zawsze, gdy wychodził z domu, zaraz popadał w zamyślenie. Wyskakiwał na ulicę za kłębkiem, troszkę sobie pobiegał i już nie wiedział, gdzie się teraz znajduje. Wchodził pod ławkę, by się tam ukryć i siedział sam, przerażony. Wszystko tu było mu obce i nie wiedział, jak wrócić. Och, jak chciał być znów w domu ze swoją panią! Zapadał zmrok, a wokół było mnóstwo bloków. Aroganckie psy przechadzały się z właścicielami. Spytać ich? Nie, to straszne. Czy mijał go inny kot, czy pies? Żaden go nie zauważył, bo był zajęty sobą. Po jakimś czasie, a był już późny wieczór, kotek bardzo chciał coś zjeść, ale nic z tego. Życie nie było miłe, koteczka przegłodziło. Nie było tam nawet okruszka. Taki już kotka los gorzki. Chciał się już żegnać z życiem, gdy nagle z góry nadleciał ptaszek. Ojej, a to co? Smok jaki? Kotek już był przerażony, a teraz zwinął się jak jeż. Już po wszystkim umarłem, pomyślał. A ptaszek wylądował i powiedział: pozdrawiam, jestem gołębiem pocztowym. Dlaczego kotek płacze? Wiesz kanapeczkę? Czyżbyś się tu zgubił? A gdzie masz swój kompas? Kotek kiwnął głową. Chyba zaraz umrę. Ale gdy tylko zaczął jeść, od razu odzyskał chęć do życia. Gołąb nie był już straszny i spytał: pamiętasz adres swojego domu? Kot chciał podać adres, ale mylił numery. Ach, mogłem go zapisać na ogonie. Po adresie łatwiej szukać. Jestem gołębiem pocztowym. Tacy jak ja się nie gubią i gdziekolwiek są, wiedzą jak wrócić. Cóż, ale ja nie jestem kotem pocztowym. Zwykle nie muszę szukać drogi. Pamiętaj, jeśli się gdzieś zgubisz, spróbuj nie gubić się bardziej. I proszę, podejdź do kogoś. Znajdź kogoś starszego od siebie i opisz tego, kogo szukasz. A, ucieszył się nasz kotek. To jest łatwe. Moja pani ma piegi i zadarty nosek. Lubi cukierki i w kieszeniach ma po nich papierki. Włosy ma całkiem proste, kokardy na głowie. Reaguje na imię Masza. Wtem gołąb nagle odleciał, a kotek znów się wystraszył. Znów został całkiem sam i myślał: och, umrę całkiem opuszczony. Nagle, a co to? Ktoś krzyczy: Kiciuś! Bierze go na ręce, podrzuca go i wsadza mu nos do miski z mlekiem. No dalej pij, kotku, do dna! Kotek bardzo się ucieszył. Jego pani przytula go mocno i spokojnie mówi do niego: ale poczochrany, z rzepem na ogonie. Adres masz napisany nie na ogonie, a na obroży. Gołąb przyleciał i powiedział mi, gdzie cię szukać. Z wdzięczności dostanie cukierka. Przybiegłam tak szybko, jak mogłam. Masza patrzy, a kotek już sobie smacznie śpi.
To koniec historii, moje słoneczka. Jeśli się zgubicie, ważne, by nie panikować. Przypomnijcie sobie swój adres, telefon i nie bójcie się poprosić kogoś starszego o pomoc. Nie bójcie się! Strachu precz! Zgubiłeś się, to się znajdź! Ludzie boją się czasami dziwnych rzeczy. Czasem to śmieszne. Pewnego dnia chłopiec jechał tramwajem. Obok niego krzyczała starsza pani. Upominała, że jeśli ktoś wypływa za boje albo pływa tam, gdzie jest to zabronione, to bulbul świat o tym kimś zapomni. Po tym feralnym dniu chłopiec zaczął unikać wody jak ognia. Chłopiec spędzał lato na obozie. Problem w tym, że gdy inne dzieci się kąpały, on siedział na brzegu i gapił się w wodę. Wgapiał się w nią tak, że nabrał przekonania, że ktoś w wodzie gapi się na niego. I tak chłopiec zaczął się bać, że jak pójdzie pływać, ten ktoś w wodzie złapie go za nogę i pociągnie na dno. Straszne! No więc chłopiec tak bał się wody, że przestał rano myć buzię. Potem na wszelki wypadek przestał myć ręce przed jedzeniem. I w końcu chłopiec pobił rekord obozu. Nie mył się przez pół turnusu. Mogę was zapewnić, że jeśli dzieci nie myją się dokładnie, zmienią się nie do poznania. Więc chłopiec zachowywał się dziwnie. Zaczął zauważać, że inni też dziwnie na niego reagują. Najpierw dzieci uciekały od niego z krzykiem. Potem wychowawcy też przed nim uciekali. Tylko odważny trener nie uciekł, ale schował się za sprzętem. Ha! Naiwniak! Myślał, że chłopiec go tam nie znajdzie. Ha, 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 ha! Aha! No nie! Jak można nie zauważyć takiego grubasa jak trener? Mam cię! Mam cię! Znalazłem cię! Chciał krzyknąć chłopiec, ale zamiast tego usłyszał... Krum, 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 krum! Trener zapiszczał jak dziewczynka. Mamusiu, ratunku! Ten wilkołak wygląda jak świnka! Miał rację. Chłopiec się nie mył, więc przemienił się w brudną świnkę. Jednakże świnko-wilkołak nie mógł mieszkać razem z normalnymi dziećmi. Więc zamieszkał razem z innymi zwierzętami. Wtedy zrozumiał, że musi przestać bać się wody, jeśli nie chce spędzić reszty obozu, jedząc odpadki ze stołówki. Przezwyciężył swój strach. Zamknął oczy i z rozbiegu wskoczył na płyciznę, gdzie zazwyczaj kąpały się małe dzieci. I nie przydarzyło się mu nic strasznego. Świnko-chłopiec ucieszył się i pobiegł do umywalki. Włożył głowę pod kran i zobaczył w lustrze nie żaden świński ryjek, tylko zwykły dziecięcy nos. Potem wziął mydło i umył w czystej wodzie swoje straszne raciczki. I wow, znów stały się zwykłymi rączkami. Chłopiec odtąd codziennie pływał. Mył buzię, mył ząbki i brał ciepły prysznic. Gdy nadszedł koniec obozu, przemienił się z brudnej świnki w czystego chłopczyka. I pobił rekord na 100 metrów motylkiem. A gdy mama przyjechała odebrać swego synka,
Pocałowała go prosto w ryjek. Nie, znaczy w nos. Woda wcale nie jest straszna. Lecz nie zapomnij, kolego, że ta zasada jest ważna, nie płyń daleko od brzegu. Tak, tak, tak. A gdzie mogły podziać się kreskówki? Zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć. Kliknę na...